Tłum przy stanowisku odprawy pasażerów przerzedził się i Zacharow trącił w łokieć swego towarzysza. — Idziemy, Arkadiju Leontiewiczu. Odprawa na pański lot już się kończy. Niemłody Arkadij Leontiewicz nerwowo poprawił okulary i ruszył w stronę stanowiska. — Bardzo panu dziękuję, Dima. Uśmiechnął się sztucznie, odbierając od pracownicy lotniska swój bilet. — Miło mi było pana poznać. Proszę przekazać szefowi moje podziękowania. Rozumiem, że gratyfikacji nie przyjmujecie. Jest to absolutnie wykluczone, potwierdził Zacharow. Wszystkie opłaty dokonywane są na firmę. Szkoda, westchnął z żalem Arkadii Leontiewicz. Chciałbym podziękować panu osobiście. Jestem bardzo zadowolony z pańskich usług, ale jak nie wolno. Najlepszym podziękowaniem dla nas będzie ponowne skorzystanie z usług naszej firmy w przyszłości. Mówiąc to, Dima lekko popchnął swego klienta w stronę wyjścia. Idź już w końcu, pomyślał ze znużeniem. Druga w nocy. Chce mi się spać, a ty mi tu zawracasz głowę swoją wdzięcznością. Udanego lotu, Arkadiu Leontiewiczu. Proszę zgłosić się do nas, kiedy będzie pan ponownie w Moskwie. Ależ oczywiście, Dima, oczywiście. Będę odtąd korzystał wyłącznie z usług pańskiej firmy. Jeszcze raz dziękuję. Pożegnawszy Arkadia Lontiewicza, Dima odetchnął z ulgą. Niełatwa to praca, zapewniać ochronę osobistą tchórzliwym milionerom. Wyszedł z terminalu lotniczego i pobiegł do samochodu. W ciągu tych prawie dwóch godzin, które spędził z klientem na lotnisku, deszcz nie tylko nie ustał, ale rozpadał się na dobre. Dima uruchomił silnik, i już chciał ruszać, kiedy zauważył kobietę powoli idącą od strony przylotów. Nie miała para...